Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. Ruszyła budowa Centrum Handlowego Łacina. Będzie to jedno z największych centrów handlowych w Polsce, co oznacza, że w naszej dzielnicy zmieni się naprawdę wiele. Ale nie wszystkie planowane zmiany podobają się okolicznym mieszkańcom. Te, które się podobają, natomiast prawdopodobnie ulegną opóźnieniu. Szczegóły za chwilę, a o czym jeszcze powiemy w aktualnościach? Dodatkowe szykany przed estakadą katowicką, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w blokach i apel służb o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Zapraszamy! Taki widok na ulicy Krzywoustego jest ostatnio dość częsty. W poniedziałek 16 czerwca, tuż po godzinie 11, ciężarówka jadąca w stronę miasta utknęła w zaporach przed estakadą katowicką. Pracownicy ZDM musieli rozsunąć szykany. Na miejscu interweniowała policja. Sprawa zakończyła się mandatem. Nie ma dnia bez doniesień o tym, że cały czas są tacy kierowcy i takie pojazdy, które mimo oznakowania, tak jak mówię, oznakowanie przecież i zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych funkcjonuje tutaj od 2 lat, a od roku dla pojazdów o masie 3,5 tony. Aby całkowicie wyeliminować wjazd na estakadę katowicką pojazdów ciężarowych i autobusów, Zarząd Dróg Miejskich we wtorek 17 czerwca ustawił dodatkowe szykany tuż za wiaduktem Hartowo. Zapory zostały przesunięte bliżej estakady, tak żeby nie można było ich ominąć, wjeżdżając łącznicą od strony ulicy Wiatracznej. Dodatkowo do miasta kierowcy będą mogli wjeżdżać nie jak do tej pory jednym, ale 2 pasami ruchu. ZDM wybudował również tak zwaną przewiązkę. Czyli w pasie rozdziału miejsce, gdzie ewentualnie te pojazdy, które mimo tego oznakowania i mimo wszystkich zaleceń zdecydują się pokonać zapory, a nie będą w stanie, żeby mogły tam nawrócić i udać się ulicą Krzywoustego w stronę Kurnika do najbliższego przeznaczonego do tego zjazdu. ZDM zapowiada ciągły monitoring ruchu na estakadzie katowickiej i nie wyklucza kolejnych zmian w przyszłości. Ruszyła budowa Centrum Handlowego Łacina. Na razie trwa wyrównywanie terenu. Budynek będzie mieścił się tuż przy ulicy Pleszewskiej. Na 9 lipca zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego. Jak zapowiadają przedstawiciele firmy Apsys, inwestora Łaciny, od tego momentu prace będą nabierać tempa. Rozpoczynamy tak de facto cały ten proces budowlany i od tego momentu właściwie możemy liczyć 26 miesięcy. Tyle zakłada harmonogram. Mamy nadzieję, że uda się go dotrzymać. Łacina ma być jedną z największych galerii w Polsce. Ma mieścić ponad 300 punktów handlowych. Inwestycji będzie towarzyszyć budowa sieci dróg dojazdowych. Część zostanie zbudowana od nowa, część będzie musiała przejść modernizację. Jedną z dróg, którą czeka przebudowa, jest ulica Milczańska. Przygotowujemy się w tej chwili do działań, które mają być takim oficjalnym protestem. Ale tutaj planowanym zmianom sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy, boją się hałasu i spalin. Już wcześniej proponowali, aby zmienić przebieg drogi w kierunku Łaciny tak, aby prowadziła wzdłuż trasy katowickiej. Byłaby wtedy oddalona od okien bloków o dodatkowe kilkadziesiąt metrów. Ale jeszcze w maju prezydent Poznania zdecydował, że innej drogi niż Milczańska nie będzie. Mieszkańcy zwracają się więc w stronę radnych. Apel do radnych. No, radni, ratujcie, bo to właściwie w tej chwili jedyna opcja. Myślę, że przy pomocy i wsparciu, a takowe jest nam okazywane przez radnych, uda się wzruszyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie Milczańskiej. Oczywiście przy woli współdziałania i pracy prezydenta. W ramach umożliwienia dojazdu do centrum handlowego konieczna jest również przebudowa ronda Rataje. Zgodnie z umową partycypacyjną podpisaną w 2006 roku pomiędzy miastem a Apsysem, ta druga strona miała uczestniczyć w kosztach budowy dróg oraz przebudowy ronda Rataje. Ale uczestniczyć nie będzie, bo w zeszłym roku miasto po konsultacjach społecznych wybrało wariant przebudowy ronda przewidujący ruch samochodów pod ziemią. Jego szacunkowy koszt to 167 milionów złotych. Do umowy partycypacyjnej dopisano aneks, na mocy którego Apsys w ramach tej samej sumy ograniczy się do utworzenia dróg wokół Łaciny, ale bez ronda.
Apsys z całą pewnością będzie partycypował w infrastrukturze drogowej, w przebudowie tego wszystkiego, co dzieje się wokół Łaciny, wokół Estakady Katowickiej, tej części już tu dojazdowej, wokół Alei Jana Pawła, ścieżki rowerowe, przejścia, poprawa bezpieczeństwa drogowego. O rondzie Rataje nie ma jednak mowy. Miasto ma nadzieję, że brakujące pieniądze uda się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Na razie nie złożyliśmy jeszcze wniosku, no bo czekamy na wytyczne, ponieważ to jest rozpoczynająca się dopiero perspektywa unijna. Czekamy na szczegóły, no i wtedy będziemy występować. W tej chwili trwają prace związane z tym właśnie, żeby być dobrze przygotowanym. Zgodnie z zapowiedziami inwestora, Centrum Handlowe Łacina ma być gotowe w sierpniu 2016 roku. Jeszcze kilka tygodni temu dzieci z poznańskich szkół w ramach akcji Przystanek jak malowany ozdabiały wiaty przystankowe, między innymi te przy trasie Kurnickiej. Niestety w ostatnich dniach wandale powybijali w nich szyby, niszcząc już nie tylko infrastrukturę komunikacyjną, ale również malunki będące efektem ważnej akcji społecznej. Jej organizatorzy nie załamują jednak rąk. Nie byliśmy jak gdyby przekonani w 100%, że akcja jednorazowa przyniesie od razu skutek. Trzeba zaznaczyć, że na 14 przystanków zostało wybitych tylko 4 szyby, czyli praktycznie jest to ułamek. Można powiedzieć, że nasza akcja odniosła sukces. Nie spoczywamy na laurach. W obecnej sytuacji, w obecnej chwili rozmawiamy w dalszym ciągu z Zarządem Transportu Miejskiego, który przygotowuje nam kolejne przystanki. Drodzy mieszkańcy, obserwując nasze przystanki komunikacji miejskiej, mamy jak gdyby wybór, czy wolicie Państwo szare, bure i smutne przystanki, które były przed malowaniem, czy te weselsze, radośniejsze i przyjaźniejsze dla naszych mieszkańców, które są teraz. Apelujemy do Was, zwróćcie większą uwagę na te miejsca, w których przebywacie. Jeżeli zauważycie akty wandalizmu, dzwońcie, reagujcie. Organizatorzy akcji zapowiadają, że odmalują zdewastowane przystanki. Zakończył się sezon grzewczy, a rozpoczął remont związany z wymianą centralnego ogrzewania. Na początku czerwca ruszyły prace. Nową instalację już montują pracownicy w bloku na bohaterów II wojny światowej 16-22. Prace zaplanowane są również w najbliższym czasie w budynku 2-8 na bohaterów II wojny światowej, a na osiedlu Armii Krajowej 18-24 i 36-42 oraz na osiedlu Rzeczypospolitej 35-41. Istniejąca instalacja już ma swoje lata, około 40 lat i te rury zaczynają rdzewieć i może być awaria, a skutkiem tej awarii mogą być zalania mieszkań i to są groźne dla nas niebezpieczeństwo, że mogą być szkody dla mieszkańców i wyposażenia domów. Prace polegają na wymianie pionów CO w całym budynku oraz grzejników wraz z elektrycznymi podzielnikami ciepła z odczytem radiowym. Piony będą z rur stalowych na rury miedziane, grzejniki w pokojach na płytowe, grzejniki w łazienkach wymieniamy na nowoczesne grzejniki drabinkowe z uchwytem na ręcznik. Poziomy będą wykonane z trwałych materiałów polipropylenowych, stabilizowanych. Administracja na prośbę mieszkańców likwiduje grzejniki w kuchniach, dzięki czemu łatwiej będzie aranżować przestrzeń podczas ewentualnych remontów. Nowa instalacja ma posłużyć mieszkańcom ponad 40 lat. Kierownictwo instalacji centralnego ogrzewania planuje wymienić we wszystkich swoich budynkach w ciągu najbliższych 12 lat. Jest to długi okres, ale koszty takiej wymiany są duże. Także mieszkańcy, żeby nie ponosili znacznie kosztów, będzie rozłożony. Demontaż starych i montaż nowych urządzeń grzewczych w jednym mieszkaniu trwa około 3 dni. Wykonawca wcześniej ustala indywidualny termin z mieszkańcami. Spółdzielnia prosi o wyrozumiałość. Zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia. Przejście do parku nad Wartą z osiedla Piastowskiego tuż przy szkole podstawowej nr 3 od poniedziałku 9 czerwca jest zamknięte. Mieszkańcy, którzy dotychczas przechodzili tędy na spacery za pośrednictwem naszej redakcji, chcieliby poznać powód zamknięcia chodnika. Sprawę wyjaśnił nam kierownik administracji osiedla Piastowskiego. Barierki zagradzające wstęp pojawiły się tu po tym, jak na niszczejącej alejce doszło do wypadku.
Poszkodowana kobieta zgłosiła spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych szkodę osobową. Administracja osiedla postanowiła zagrodzić to miejsce, by nie dochodziło do kolejnych zdarzeń. Jak zapewnił nas kierownik osiedla, barierki znikną po remoncie chodnika. Jego termin nie jest jeszcze znany. Najpierw muszą zostać wycięte topole, które zniszczyły trakt. Spółdzielnia przygotowuje właśnie wniosek dotyczący wycinki. Poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna. Jedna karta, nieskończona ilość możliwości. Od 1 lipca kartą PK będzie można płacić nie tylko za czas przejazdu, ale również za każdy przejechany przystanek. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, gdzie PK można doładować. Na ratajach punktów, w których możemy zasilić kartę, jest ponad 20. W każdym z nich już teraz można doładować bilety sieciowe, a od 1 lipca będzie można zasilić tak zwaną T-portmonetkę, umożliwiającą dokonywanie opłat za przejazdy przystankowe. Bilety trasowane, czyli umożliwiające przejazd na konkretnej trasie, można w naszej dzielnicy doładować w dwóch miejscach – na rondzie Rataje oraz na osiedlu Lecha 121. Z czasem PKE będzie można doładować również w biletomatach. Aby to było możliwe, Zarząd Transportu Miejskiego musi najpierw wymienić wszystkie urządzenia na nowe. Oznacza to jednocześnie, że w starych urządzeniach nie będzie wymiany oprogramowania dostosowanego do nowych banknotów. ZTM prosi o tymczasowe wykorzystywanie starych oraz monet. Pełną listę punktów, w których można doładować PKE, publikujemy na naszym profilu na Facebooku. XVI Liceum Ogólnokształcące Skrzesin najlepsze w Wielkopolsce w rankingu Edukacyjna Wartość Dodana. Taki wynik zamieścił portal Licea Polskie. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Jest to pewien miernik do ewaluacji również pracy szkoły, ponieważ pokazuje on, jakich uczniów szkoła przyjmuje i o ile ich rozwija potem na koniec. Także to jest rzeczywiście ważne, bo nie każda szkoła, która jest najlepsza pod względem wyników, musi mieć również najlepsze wyniki EWD, chociaż w tej chwili akurat w Poznaniu to się pokrywa. W modelu szacowania wskaźników EWD dla wszystkich szkół bierze się pod uwagę wyniki egzaminacyjne oraz dodatkowo płeć ucznia oraz dysleksję. Dla liceów miarą na wejściu jest egzamin gimnazjalny, a egzamin maturalny to miara na wyjściu. 16 liceum łącznie osiągnęło 12 punktów z polskiego i matematyki. Jest to najlepszy wynik w Wielkopolsce i 22 w Polsce. Jeśli wziąć pod uwagę tylko język polski, to 16 jest na 5 miejscu w kraju. Jaki jest sekret sukcesu? Zdaniem dyrektora procentuje fakt, że zespół szkół w Krzesinach to podstawówka gimnazjum i liceum, a wielu uczniów decyduje się na kontynuację nauki w jednej placówce. Nauczyciele nie tracą więc czasu na wyrównywanie poziomu młodzieży. Wyniki matur to pokazują, no i kierunki, na które się dostają, też pokazują, że cała Polska, ale nie tylko Polska, również Europa jest przed nimi otwarta. Wyniki matur w piątek 27 czerwca. Dyrektor już czeka na kolejne statystyki. Miny bywają kwaśne, ale zazwyczaj sama chwila jest słodka. Wręczenie orderu uśmiechu, wypicie soku z cytryny to część ceremonii. Samo wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkową działalność na rzecz dzieci, przynoszącą wiele radości, czasem ratującą życie. 15 czerwca na płycie Starego Rynku orderem uśmiechu odznaczona została Barbara Grochal, koordynatorka wolontariuszy w Hospicjum Palium. Myślę sobie, że takich ludzi, którzy zasłużyli bardziej ode mnie, jest bardzo, bardzo dużo. Ale przyjmuję to z wielką pokorą, nie powiem, że nie z radością. Będę dzisiaj wielu osobom dziękowała. Będę dziękowała profesorowi, dzięki któremu te nasze działania są możliwe. Polskiemu Towarzystwu Opieki, szczególnie zarządowi tego towarzystwa, który też no nie ma łatwo ze mną, ale jednak daje radę i pomaga też w tych działaniach. Będę dziękowała wolontariuszom, dzieciom osieroconym, dzieciom pacjentów Hospicjum Palium, no i tym młodym wolontariuszom z Motylego Wolontariatu. To wszystko są osoby, dzięki którym tak naprawdę tutaj jesteśmy dzisiaj. Pewnie powód do radości, ale też dla mnie do wielkiego stresu, bo wiem, że będę musiała sprostać pewnie jeszcze większym oczekiwaniom, a nie wiem, czy dam radę. Także bardzo za wszystkim z tego miejsca dziękuję i obiecuję, że będę się starała.
Hospicjum prowadzone jest przez profesora Jacka Łuczaka i zajmuje się szeroko pojętą opieką paliatywną. Pani Barbara na co dzień dba, aby w ośrodku nie zabrakło osób chcących pomagać pacjentom oraz ich rodzinom. Często spotyka się z cierpieniem dzieci, które utraciły bliską osobę. I to właśnie dzieci zaproponowały, aby pani Barbara została odznaczona. Tym samym znalazła się w gronie niespełna 1000 osób z całego świata. Order Uśmiechu jest wyróżnieniem międzynarodowym przyznawanym pod egidą ONZ-u. Odznaczeni nim zostali już m.in. Jan Paweł II, Dalaj Lama czy Krystyna Feldman. Pogoda od kilkunastu dni zwiastuje nadejście wakacji. Niektórzy już korzystają z uroków pięknej aury. Poznańskie służby przypominają jednak o bezpieczeństwie nad wodą. 18 czerwca na Termach Maltańskich uczniom i dziennikarzom prezentowali pokazy ratownictwa wodnego i koordynację służb ratunkowych. Widzimy następnego ratownika. To właśnie dzięki ścisłej współpracy służb w Wielkopolsce odnotowuje się coraz mniej utonięć. Policja wodna swoje działania na wodzie już rozpoczęła. My już praktycznie pracujemy od 2,5 miesiąca na wodach. Mamy to łodzie od praktycznie połowy marca i już mieliśmy kilka sytuacji, gdzie ratowaliśmy życie. Podczas wywrotki jednostek pływających mieliśmy już poszukiwanie niestety osób, które utonęły, przedmiotów, które pochodzą z przestępstwa, więc ten gorący okres już nadszedł i tym bardziej się będzie nasilał. Policja apeluje o rozwagę. Aby uniknąć zagrożeń, jakie wynikają z wypoczynku nad wodą, trzeba pamiętać o tym, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach i najlepiej w godzinach, gdy na kąpielisku jest ratownik. Wszelkiego rodzaju dzikie kąpieliska, zwłaszcza jakieś glinianki albo też stawy bądź jeziorka, gdzie nie ma ratowników, nie ma wyznaczonych kąpielisk, no jest po prostu dużym ryzykiem dla naszego zdrowia, na pewno też życia. A jeżeli chodzi o same dzieci, no to przede wszystkim dorośli powinni zadbać o to bezpieczeństwo i nie powinni dzieci spuszczać z oka. Tym bardziej, że dzieci nie są świadome zagrożeń, jakie niesie za sobą bezmyślne korzystanie z akwenów. W trosce głównie o dzieci podczas spotkania na Termach wypowiadał się wojewoda Wielkopolski. Za parę dni będziemy mieli, znaczy my może nie, ale uczniowie idą na wakacje. Da Bóg, że będzie taka pogoda jak dzisiaj, będą korzystali z wody i chodzi o to, żebyśmy we wrześniu na rozpoczęciu roku szkolnego no nie musieli się spotykać z takimi właśnie minami, że ktoś z danej szkoły już nie usiądzie za ławką, bo utonął czy skoczył na główkę, a nie wiedział, gdzie jest dno, czy nie badał dna. My życzymy przyjemności podczas wypoczynku nad wodą, a rodziców upominamy o rozwagę. Jak bezpiecznie korzystać z uroków wypoczynku na kąpieliskach? Tego będą mogli się Państwo dowiedzieć nie tylko z wiadomości, ale również osobiście od służb ratunkowych podczas festynu Bezpieczne Wakacje. Odbędzie się on w przystani nad Wartą 28 czerwca w godzinach od 11 do 15. Co w programie? Pokazy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, Policji. Zaprosiliśmy też do udziału Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zaprosiliśmy też do udziału Straż Miejską. Także będzie można zobaczyć, jak wyszkoleni jesteśmy, my służby mundurowe, jakim dysponujemy sprzętem. Będzie wiele konkursów, zabaw, malowanie twarzy, konkursy. Będą też nagrody dla najlepszych uczestników. Także zapraszamy dzieci i młodzież z terenu całych Rata, a nawet z całego Poznania. Pamiętajmy, aby latem wypoczywać z głową. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne, 26 czerwca, jak zwykle w czwartek o 16:30, powiemy m.in. o wszystkich projektach dotyczących Rataj zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Teraz dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.